ziarną pszeniczne, patrz się w ziemię, jeśli nie obumrze, samo pozostaje. Jeśli zaś obumrze, wiele owocu przynosi. Wszyscy tu obecni otrzymaliśmy ziarno pszeniczne. Wpadło ono w nasze dusze. Czujemy je w sobie. Jest jakimś nowym światłem, nową mocą, siłą w nas. Budzi w nas najlepsze uczucia i dobrą wolę. Chcemy je wypielęgnować, wyhodować, ogrzać własnym sercem, ażeby wzeszło w nas, jak w ziemi wybornej, i ażeby ci przyniosło owoc stokrotny. By ogrzać ziarno wyborne, przyszliśmy do tej kapliczki, gdzie tylu ludzi modliło się, bo pragniemy wspólnie się pomodlić z Tobą i z Twoją Matką. Przecież tej nocy po aresztowaniu byłeś sam w ciemnicy i samotną była Twoja Matka. Jak bardzo pragniemy wejść w Twoje samotne myśli i uczucia, otoczony zazwyczaj rzeszą, wierną gromadką uczniów, naraz odczułeś wokół siebie pustkę. Zapanowała cisza wokół ciebie. Nie dochodziły do ciebie ludzkie głosy, może straży czuwających, może brzęk żelaza. Jak bardzo wtedy mogłeś rozpatrzyć Twoje życie. Oglądałeś je w promieniach woli Twojego Ojca. I to Pater, tak Ojcze, bo tak się Tobie podobało. Wysłałeś mnie na ten świat, na którym składano Ci ofiary, ale te ofiary nie miały mocy pojednania ludu Twojego z Tobą. I dlatego przysposobiłeś mi ciało. I wtedy rzekł, oto idę, Ojcze, aby pełnić wolę Twoją. Oto patrz, w jakich warunkach mam pełnić wolę Twoją. Zresztą, czyż nie jest wszystko jedno, w jakich warunkach? To są zmienne okoliczności. Niezmienna jest Twoja wola, zawsze święta, zawsze dobra, zawsze przyjazna, życzliwa, zawsze pomocna, Twoja wola, zawsze skierowana ku dobru, zawsze pełna najwyższej mądrości, przewidująca, patrząca daleko, daleko w przyszłość, mowy, ludzi, świata. Ty znasz czasy i napełnienie ich. Ty widzisz mnie w tych czasach i dzieje moje. Tak, Ojcze, i ta Pan, i ta, i ta. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Dziękujemy i błogosławimy Cię, O Chryste. Rozważamy. Chrystus ma ręce związane, a sędzia ma ręce wolne. Chrystus chce mieć ręce związane. Przez to rozumiemy lepiej sędziego. On też pełni wolę oskarżonego, winowajcy. On też się przyczynia do wielkiego dzieła odkupienia ludzi na swój sposób, jak mu to jest dane. Spoglądamy ku Tobie, skrępowany Boże. Patrzymy na Twoje wszechmocne dłonie.
które się dobrowolnie wyzbyły na ten moment mocy. Jak błogosławioną rzeczą jest niekiedy nie korzystać ze swej mocy, by dopuścić czyny, które są wprawdzie felix culpa, ale dzięki którym jest taki Zbawiciel. W Wielką Sobotę będzie nam Kościół śpiewał swoje exulte i będzie pochwalał tą felix culpa, szczęśliwą winę. Nie lubimy mówić o naszych upadkach, o naszych słabościach, o naszych grzechach, ale czy są one tylko słabością, tylko upadkiem, tylko grzechem? Czyż pod koniec upadku nie zaczyna się podniesienie? Wstanę i pójdę do Ojca. Niedobrze mi tak leżeć. Źle się czuję w grzechu. To mi nie do twarzy. Do wyższych rzeczy jestem stworzony. Wszystko poznaję na tle mej małości. Bo jakże szczęśliwy jest niekiedy ten moment poznania małości własnej. Wtedy zaczynam być wielki. Korzę się przed Twoją małością, bo w niej poznaję Twoją wielkość. Uznaję moją małość przed Tobą, bo z tą chwilą staję się wielkim. Męka, cierpienie jest szkołą mądrych. Tylu cnót, które gwarantują mi, że życie moje wypadnie lepiej, dobrze, zgodnie z Twoją wolą. Miałbym chęć postawić Ci tyle pytań, niemocny mocarzu, ale poddam mój umysł tej mądrości, moje uczucia tej świętości. Zaufam Tobie. Ty przyjąłeś wyrok człowieka. Wiem, że był niesprawiedliwy, ale wiem, że był początkiem mojego zbawienia. Ile razy i ja osądzam Ciebie, Chryste? Ile razy wydaję wyrok na Ciebie, ale wtedy właśnie poznaję i moją niesprawiedliwość, i moją samotność. Czyż nie lepiej z Tobą być raczej skazany, niż bez Ciebie uwieńczony? Może tutaj umrą moje zuchwałe o Tobie sądy, moje ciągłe pretensje do Ciebie, moje żale, moje bóle, mój niepokój, niezadowolenie ze wszystkiego, gdy patrzę na Ciebie spokojnie, stojącego ze skrępowanymi dłoni przed człowiekiem zwolnieniem dłoni. Więzień zwyciężył wolnego. Wolny stał się więźniem swego wyroku. Więzień odzyskał wolność, bo się wypełnia jego wola. Oto idę, Ojcze, aby czynić Twoją wolę. Ojcze, wszystkie święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść się na nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie rób nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje.
Wielbimy i błogosławimy Cię, o Chryste. Jestem przy Tobie, obarczony krzyżem Bożym, bardziej niż kiedykolwiek. Jestem na Twoich ramionach, bo Ty niesiesz krzyż nie swój, ale mój. Niesiesz krzyż całej ludzkiej rodziny. Stajesz na czele wszystkich dźwigających krzyż i zapraszasz. Kto chce iść za mną, niechże weźmie krzyż swój na ramiona swoje i naśladuje mnie. Niech idzie za mną. Nigdy nie byłem tak bliski Ciebie, jak teraz, gdy idę krok w krok z Tobą, który niesiesz mój ciężar życia. Wyruszyłeś w drogę. Ty znasz drogę człowieka. To jest droga krzyżów. Ty znasz drogę ludzkości, całej rodziny Bożej, wędrującej przez tę ziemię. To jest droga krzyżów. Zapragnąłeś być w szeregu dźwigających krzyż pierwszy i dlatego włączyłeś się w bieg historii człowieka. Jako słowo przedwieczne nie znałeś wymiaru czasów, nie istniały dla Ciebie wieki, lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, momenty, chwile, ale z chwilą, gdyś wziął krzyż ludzkości na ramiona swoje, zacząłeś z nami przemierzać wieki i będziesz szedł, będziesz się potykał, będziesz upadał, będziesz się dźwigał na kolana, będziesz znowu szedł i znowu upadał, tak jak my, tak jak ludzkość cała. Błogosławiony jesteś na czele tego szeregu. Ty, Synu Człowieczy, podobny nam we wszystkim, oprócz grzechu. Prawdziwie boleści nasze nosisz. Podstawiłeś ramię Twoje pod ciężar mój. To Ty zrównałeś krok swój, Ty gigancie Boży, ażeby dorównać słabych moich kroków. To Ty się upodobniłeś do mnie, żeby mi nie było ciężko w mojej słabości. To Ty spłynąłeś potem, żeby się nie wstydził swojego potu. To Ty po to upadałeś i dźwigałeś się, żebym widział w upadku Twoje powstanie. Czy jestem bardziej obciążony niż Ty? Niosę własny ciężar moich bliskich, mojej żony, mego męża, mojej rodziny, mych współpracowników, wszystkich cierpiących, do których idę, którzy się o moje życie ocierali. Dobrze jest wiedzieć, że Ty chcesz być z nami, że Ty chcesz dźwigać nasz ciężar. Jak dobrze jest pamiętać o tym zawsze, szczególnie gdy nikogo przy mnie nie ma, gdy mnie wszyscy podbiegli, że Tyś odosnął, że Twoje ramię jest zawsze przyjaźnie do mojego przyciśnięte ramienia. Bóg człowiek i ja człowiek. Rozumiesz człowieka w tym. Chcesz być synami człowieczymi. Gdzież są bogi, które by się tak zbliżały do ludzi jako Bóg nasz? Zapraszam Cię do drogi poprzez moje życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. Któryś za nas pierwiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Wielbimy i błogosławimy Cię, o Chryste. Pierwszy upadek. Nie są wykluczone następne. Jak mój pierwszy upadek. Niekiedy pociąga za sobą serię upadków. Chrystus wstaje z upadku. I ja też. Może to On mnie dźwiga. Jakąś łaską przychodzę do Ciebie, upadły Boże, bo wiem, że z upadku dźwiga Ciebie, Jezu Chryste, moc Boga, Słowa Przedwiecznego, która jest w Tobie. Widzę człowieka, ale wiem, że człowieka dźwiga Bóg i dlatego wstajesz. Dałeś mi wiele właściwości natury rozumnej, może zachwianej w swej równowadze, ale nie pozbawionej jednakże sądu o sobie, nie pozbawionej pewnych wartości naturalnych, rozumu, woli, serca, które mnie dźwigają, niekiedy zawodzą. Ale wiem, że Ty masz inną jeszcze siłę dla mnie, Twoją nadprzyrodzoną moc, której gdy zechcę użyć, nie zawiedzie. Właśnie dlatego wybrałeś się w drogę krzyża, żeby na niej pokazać wartość nadprzyrodzonej łaski, którą przez krzyż wysługujesz. Nigdy nieraz wątpię w siły własne, jak echo słysza, wystarczy Ci łaska Boża, albowiem moc udoskonala się w niedoskonałościach. Virtus in infirmitatibus perficitur, jak mówi apostoł. On to usłyszał. Ja to wiem, że każde dobrze po Bożemu zniesione cierpienie, niepowodzenie, że ono ostatecznie pogłębia moją mądrość. Jest jakimś zbawianiem mnie samego. Ty mnie zbawiasz, ale czynisz to razem ze mną. Ty mnie wprawdzie dźwigasz, ale chcesz, bym współdziałał z Tobą, bo duch chrześcijaństwa to jest duch współdziałania z Bogiem, który pomaga. To nie jest oczekiwanie, że Bóg wszystko sam zrobi. To do mnie należy uzupełniać, czego nie dostawa męce Chrystusowej. Tak to wygląda dumnie. Bałbym się to powiedzieć. Powtarzam to za apostołem. Ale istotnie tak jest, że w każdym powstaniu moim jest wzrost Twój, że w każdym dziele łaski, w każdym zwycięstwie nad sobą jest rozwój Twój, tak iż staje się tym wielkim Chrystusem, tak iż ziarno pszeniczne, które wpadło w ziemię moją, to Twoje ziarno zaczyna przynosić owoc. Zaczynam rozumieć dynamikę pracy nad sobą, ciągłości tej pracy, jej potrzebę na co dzień, by od małych zwycięstw przechodzić do większych.
Błogosławiony Twój upadek jest szkołą mojego powstawania. Dla nas, których jest mniej wyświęcie imię Twoje. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. Wielbimy Cię i błogosławimy Chryste. Święty świat błogosławione spotkanie. Więc prawdziwie nie jesteś sam. Jak nie byłeś samotny, opuszczony w chwili Twego aresztowania. Nigdy nie byłeś sam. Od początku Twojej wędrówki na ziemi dał Ci Ojciec Niebieski opiekunkę i służebnicę, która w tej służbie stała się królową. Przez służbę doszła do chwały, ale zaczęła od malutkich rzeczy. Zaczęła od poznania Twej woli, quomo defiet istut, od wystudiowania planów Trójcy Świętej. Miała prawo być świadomą, co się ma dziać. Chciała wysłuchać najbardziej autorytatywnego wykładu i otrzymała go od anioła Spiritus Sanctus Supervenit in te. Duch Święty stąpi na Cię, moc Najwyższego ogarnie Cię, a przeto co z Ciebie się narodzi, święte nazwane będzie Synem Najwyższego. Tak z dzieweczki nazaretańskiej powstał człowiek świadomy planów Bożych. Powiedzielibyśmy dziś uświadomiony katolik, rozumiejący sens teologii porządku świata. I odtąd będzie zawsze z Tobą, będzie Ci służyć, będzie Cię nosić, będzie Ci udzielać krwi, będzie Cię karmić, odziewać, żywić, obszywać, będzie Cię szukać, będzie się o Ciebie niepokoić, nie opuści Ciebie nigdy, nie tylko w Kanie, ale i na Kalwarii. Da przykład, jak Ciebie trzeba szukać, jak się Tobie całkowicie oddać, jak być dla Ciebie, jak życie swoje podporządkować Tobie, jak nawet pocieszać Ciebie swą milczącą obecnością w Twojej udręce, w Twojej godzinie konania. Ancilla Domi, wzór dla mnie we wszystkim, bym Ciebie rozumiał, bym przy Tobie był, bym Cię nie opuszczał, bym nie tracił nadziei i ufności ku Tobie nawet wtedy, gdy jesteś na krzyżu mojego życia. Przedziwna dobroć Ojca, który Syna swojego bez matki nie zostawił, aby i Jemu, i nam dać prawdziwy Ojciec. Zna tajemnicę dziecięcego serca, któremu potrzeba matki. Dzięki Tobie, Matko, jakoś przedziwnie złagodniało życie nasze w Kościele Bożym. Nabrało szczególnej delikatności, jakiejś niezwykłej subtelności, bo Twoim zadaniem było wnieść w życie Kościoła tę subtelność i delikatność współżycia, jak to jest potrzebne w każdej rodzinie, we wszystkich stosunkach. Dzięki Tobie Kościół jest macierzyński. Na takiej drodze służebnica Pańska spełniła się wizja Twoja z Nazaret i z Ain Karim. Odtąd błogosławioną miał zwać będą wszystkie narody. Zostałaś królową. Naśladując Ciebie ze sług
stajemy się przyjaciółmi Bożymi. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Chrystusowi. Wielbimy i błogosławimy Cię, o Chryste. A jednak Bóg potrzebuje człowieka, bo bardzo przystoi mądrości i dobroci Bożej, by się komuś udzieliła w sposób zrozumiały. Nie musiałeś, a jednakże chciałeś powołać do bytu człowieka, ażeby był przy Tobie, aby Cię rozumiał, aby Cię kochał, aby odbijał na sobie światło oblicza Twojego, aby był na obraz i podobieństwo Twoje. W tym dziele ujawniła się moc Twoja, ojcowstwo Twoje, mądrość Twoja, dobroć Twoja, miłość Twoja. Powstał twór zdolny miłować. Wszystkie dni stworzenia uczyniły mniej od tego dnia, w którym powstał człowiek. Najdoskonalsze dzieło Boże. Patrzyliśmy Ci prosto w oczy, in statu nature pure, aleśmy zaczęli patrzeć na Ciebie krzywo, po grzechu pierworodnym. Nie dasz sobie planów Twoich zniszczyć. Pragniesz, byśmy znowu patrzyli na Ciebie prosto. I oto zaczyna się prostowanie ścieżek naszych. Gdy w Twoje ślady wstępuje człowiek, dźwigający krzyż ludzkości, Twój krzyż. Każda istota rozumna upodabnia się do Boga w tym, że nie może mu być obojętny inny człowiek, cały świat. Bo nie wystarczy kochać Boga, trzeba kochać bliźniego jako samego siebie. Trzeba go dostrzec. I dlatego przy człowieku Bożym staje człowiek Szymon. Ta pierwsza wspólnota w dźwiganiu ciężaru życia, ciężaru ludzkości. Prawdziwie człowiek jest istotą społeczną. Prawdziwie do natury jego osobowości być należy być w gromadzie, być we wspólnocie. Ta wspólnota z drogi kalwaryjskiej wykształtuje się wspólnotę ciała mistycznego, ciała Chrystusowego Kościoła. Już powstaje Kościół, bo Kościół to jest wspólnota dźwigająca z Chrystusem krzyż ludzkości. Dziękujemy Ci za to, żeś nie sam zaniósł krzyż na Kalwarię, tylko z pomocą Szymona i że dźwigasz krzyż z pomocą Kościoła, Jego ludzi, Twojej rodziny Bożej. Włączam się do tego pochodu, może niechętnie, bo dzieci moje płaczą, widząc mnie w takim pochodzie, ale Szymona przymuszono, żołnierze go przymusili, nie Chrystus. Oni wiedzą, co czynią, bo wszystkie moce tej ziemi, chcąc czy nie chcąc, ostatecznie służą Bogu, jak Piłat, który Cię skazał na śmierć, byśmy mogli żyć. Tak przymuszony Szymon wydźwigał Twój, swój i nasz krzyż. Szymonie, spojrzyj na mnie. Czyż stoję przy zwierciadle? Przecież to ja. Szymonie, to ja. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Chrystusa. Wielbimy i błogosławimy Cię, o Chryste. Jeszcze jeden człowiek przy Tobie.
Tym razem niewiasta. Powiedziano, jeśli człowiek upadł przez niewiastę, nie może być podźwignięty jak tylko przez niewiastę. Jeśli oboje zawinili, oboje też muszą współdziałać w dziele odkupienia. Dlatego przy Chrystusie obok Marii, służebnicy i królowej, jest biedny człowiek, wypełniony samym współczuciem, którego niesie ku cierpiącemu z taką siłą, iż zapomina o wszystkim, o własnym cierpieniu, o własnym zagrożeniu, o możliwych prześladowaniach, udręce, byleby tylko pomóc, za wszelką cenę pomóc, przynieść ulgę, otrzeć pot i krew, wysuszyć łzy, przywrócić twarzy ludzkiej oblicze podobne do człowieka. Pomagać, choćby z narażeniem siebie, choćby kosztem własnym, nocy nieprzespanych, udręki każdej chwili, śmiechu gawiedzi, może nawet upokorzeń, może zniewag, może szorstkich potrąceń żołnierzy. Wszystko jedno, człowiek cierpi, trzeba iść do niego. Taka jest właściwość kobiety. Tak pięknie o niej mówi Augustyn. Ty ludzie gorszyli się z matki synów Zebedeuszowych, że zabiegając o łaskę Chrystusa dla swych synów, zawiniła nie tyle przez swą złość, ile raczej przez jakąś szczególną ruchliwość swej psychiki kobiecej, która śpieszy, zawsze śpieszy, jak ta Marta, siostra Łazarza, która nie czekała, aż przyjdzie Chrystus, tylko pobiegła na jego spotkanie. Pierwsza, zawsze pierwsza. Są takie sprawy, przy których kobieta jest zawsze pierwsza. Jak przy grobie zmartwychwstającego Pana, tam gdzie się budzi życie. Zwiastunka radosnej nowiny, alleluja, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Słuchaj, Weroniko, może w Marii Magdalenie nagrodził Chrystus rodzaj kobiecy twoją przysługę, którą wyrządziłaś w obliczu Pana. Może ta nagroda na twej chuście, prawdziwa twarz Chrystusa, była jak gdyby znakiem, że już coś się naprawia w obliczu człowieka, że obraz niekształcony przez grzech nabiera znowu podobieństwa Bożego. Jesteś pierwszą, która otrzymała w nagrodę podobiznę Chrystusa. Czuwaj nad nią, by się nie zatarła w tobie, w twoich dzieciach, w twoim otoczeniu, w twojej rodzinie, wśród tych, którym śpieszysz z pomocą.